Dzień dobry, witam wszystkich na naszym webinarium. Widzę, że Państwo już aktywni od, od początku. Wyświetliłam Państwu pytanie, czy używasz już Science Direct Topics? Jeżeli Państwo jeszcze nie odpowiedzieli, to serdecznie zapraszam, bo dzisiaj właśnie będziemy odkrywać siłę Science Direct Topics. I chciałabym też wiedzieć, jak, jakie są dotychczasowe Państwa doświadczenia, czy w ogóle jakieś doświadczenia Państwo z tym tematem macie. Ja się nazywam Paulina Milewska i pracuję w Elsevier jako Customer Success Manager. No i dzisiaj właśnie ten webinar dla Państwa będę prowadziła. Mam nadzieję, że on będzie ciekawy, w szczególności, że widzę, że sporo osób odpowiedziało, że jeszcze Science Direct Topics nie używało, także to jest dla mnie informacja, która pozwala mi wierzyć, że dzisiejsze webinarium będzie w szczególności dla tej grupy przydatne. Natomiast jak najbardziej postaram się również do osób, które już miały jakieś doświadczenia z Science Direct Topics, przedstawić pewne informacje, które będą czy nowe, czy uzupełniające, czy właśnie w jakiś sposób Państwa zaciekawią. Także dziękuję jeszcze raz za... Odpowiedzi. Widzę, że jeszcze kilka osób tutaj e, intensywnie odpowiada na e, pytanie, więc e, chwilkę jeszcze e, zostawię otwarte i zobaczę, kogo dzisiaj mamy na sali. Mamy, e, no, jak zwykle, całą Polskę Warszawa, Bydgoszcz, Kraków, Zabrze, Wrocław. E, witam Państwa serdecznie od północy do południa, od wschodu do zachodu e, naszego kraju. Mamy też osoby z łodzi. Ja dzisiaj z podłodzi się z Państwa łączę. Także miło mi wszystkich powitać i miło mi Państwa wszystkich tutaj widzieć. Dobrze, zakończmy sobie ankietę, pokażę Państwu nasze wyniki. 64% jeszcze nie używało Science Direct Topics, 18% nie ma pewności, ale mamy też grupę, która jest przekonana. Tak, używam Science Direct. Topics, jeżeli Państwo w trakcie prezentacji będziecie też mieli na przykład swoje przemyślenia, swoje komentarze, jak Państwo z tych Topic Pages korzystacie, to oczywiście również będzie, będzie mi miło zobaczyć Państwa podpowiedzi dla, dla osób, które, które jeszcze właśnie z tego nie korzystają. Dobrze, wróćmy sobie do naszej prezentacji. Okej. Okay. Bardzo dziękuję i już przechodzimy sobie do treści naszego webinarium. Kilka takich informacji, powiedzmy, organizacyjnych. Nagrywamy to webinarium, będzie dla Państwa dostępne nagranie w ciągu dwóch dni. Prześlę do Państwa link do takiego nagrania i oczywiście można to rozpowszechniać. Jeśli Państwo znacie osoby, które nie mogły wziąć dzisiaj udziału, macie Państwo studentów, którym przydałby się ten materiał, jakichś kolegów, koleżanki z pracy, osoby, które mogą być zainteresowane właśnie korzystaniem z platformy Science Direct, bardzo proszę spokojnie to nagranie rozpowszechniać, publikować na Waszych stronach bibliotek, wrzucać w intranet, gdziekolwiek Państwo uznacie, że to by było przydatne. No i oczywiście pytania i odpowiedzi standardowo. Jeżeli Państwo macie jakieś pytania, to serdecznie zapraszam do zadawania w czacie lub w Q&A. Ja sobie będę tam zaglądała w międzyczasie i próbowała sprostać Państwa oczekiwaniom. Mam nadzieję, że uda mi się na wszystkie odpowiedzieć. Jak nie, to zawsze możemy wrócić też mailowo do tematu. Dobrze. I co na dzisiaj zaplanowałam dla Państwa? Króciutko siła Science Direct, później przejdziemy sobie już właśnie tego naszego głównego zagadnienia na dzisiejszy dzień, czyli będzie to siła Science Direct Topics i będzie oczywiście pokaz online, żebyśmy też zobaczyli w praktyce, jak z tymi Topics, jak z nimi pracować online, na żywo, w bazie, jak je znaleźć, gdzie one się znajdują, co się w nich zawiera. Przy okazji pokazu online, dwie takie nowości Państwu pokażę, które są jeszcze w planach, ale tak, żeby zaznaczyć też dla Państwa, myślę, że to taka ciekawostka, co tam się dzieje w Science Direct, czego można się spodziewać w przyszłości i oczywiście Q&A, jeśli będą jakieś pytania, jakieś komentarze, to oczywiście zapraszam. Dobrze, zacznijmy sobie od właśnie siły platformy Science Direct, naszej platformy, pełnotekstowej, na której mamy zgromadzone w tej chwili publikacje z różnego zakresu tematycznego. I nasza idea, jeżeli chodzi o Science Direct, jest taka, żeby nie tylko Państwu dostarczyć treści właśnie z czasopism, z książek naukowych, ale również Elsefier stara się o to, żeby ta platforma była doskonała technologicznie, żeby spełniała Państwa oczekiwania i w jakiś sposób pomagała użytkownikom w takim prostym nawigowaniu, w szybkości działania, tak, w odkrywaniu nowych źródeł w taki sposób, który będzie po prostu dla Państwa intuicyjny i, i będzie pozwalał na efektywne korzystanie. Dodatkowo w Science Directie możecie Państwo właśnie znaleźć takie funkcjonalności jak zdalny dostęp do zasobów, czyli spoza sieci naszej uczelnianej, spoza IP naszej instytucji macierzystej. Mamy wyszukiwania alerty, mamy czytnik PDF-u, który też Państwu pozwala na takie dosyć wygodną pracę z tekstem, jeśli ktoś preferuje właśnie taki czytnik PDF-a zamiast tekstu w formacie HTML. Mamy historię czytania dla Państwa, są rekomendacje, które pojawiają się po dłuższym korzystaniu, po zalogowaniu się w platformie, więc jakby cały czas próbujemy też tutaj no, sprostać tym oczekiwaniom, bo wiemy, że czas jest. Najwyższym w tej chwili zasobem, który mamy, więc te wszystkie elementy mają w jakiś sposób Państwa wspierać w byciu na bieżąco z literaturą, ale też właśnie w oszczędności czasu, bo takie rekomendacje mogą Państwa szybciutko po prostu pokierować do jakiegoś odpowiedniego zasobu, który będzie dla Państwa również ciekawy. I topic pages o tym więcej w kolejnej części webinarium, więc w tej chwili nie będę nad tym się skupiała. Co na platformie, przede wszystkim wysokiej jakości czasopisma, to są wyłącznie recenzowane czasopisma naukowe z każdej dyscypliny. Baza pokrywa tak naprawdę wszystkie obszary tematyczne, jeśli chodzi o naukę, więc z dowolnej dyscypliny państwo jesteście warto Przejrzeć, zobaczyć, co na platformie jest, a jest całkiem dużo, bo z nowych danych podzielę się z Państwem: 21 milionów artykułów i rozdziałów książkowych to jest coś, co w pełnym tekście na platformie jest posadowione. Mamy rosnącą liczbę czasopism Gold Open Access, jest to już 800 tytułów, i rosnącą liczbę też artykułów Gold Open Access, to jest ponad 3 miliony w tej chwili. Mówię o tym dlatego, że czasami Państwo nie macie pełnego dostępu do platformy, czyli jest dla instytucji pewien zakres, tak, czasopism dostępny w ramach licencji. Natomiast proszę pamiętać, że ten open accessowy zasób, on jest dostępny dla każdego, niezależnie od tego, jaką Państwo macie licencję, więc choćby po to również warto zaglądać do Science Directors Trend, który absolutnie w tej chwili jest rosnący. Druga kwestia, i o tym też dzisiaj będziemy chwilkę rozmawiać przy okazji Topics, to są nasze książki. Tutaj są to książki bardzo wysokiej jakości, nagradzane z no, wielu też zaufanych imprintów. Także tutaj Państwo znajdziecie kilka, kilka z nas, jak ktoś jest zainteresowany. Oczywiście zachęcam do przejrzenia więcej informacji na ten temat. Ponad 46 tysięcy w tej chwili. E-booków od miliona autorów pochodzących, więc to jest też taki ogromny zasób, który na platformie jest dostępny. Próbujemy stworzyć taki właśnie, takie właśnie treści, które będą z każdej dyscypliny i myśląc o książkach, myślimy o różnych typach, tak to będą monografie, podręczniki akademickie, serie książkowe. Czy major reference works, to co tutaj pod tym pojęciem się kryje, to są takie fundamentalne pozycje, które będą miały charakter bardziej encyklopedyczny, definicyjny, mocno przeglądowy, które właśnie budują taką bardzo solidną podstawę wiedzy w danym temacie. I ja myślę, że warto jeszcze wspomnieć o tym, że my nie mamy DRM yy, ani na czasopismach, ani na książkach. Wiem, że Państwo korzystacie z różnych platform i w szczególności przy e-bookach. Y, czasem na platformach pojawiają się te różne ograniczenia, że nie można skopiować więcej niż ile jest znaków, nie można czegoś pobrać i tak dalej. W Science proszę Państwa, macie, y, jeżeli jest dostęp do książki, jeżeli jest dostęp w ramach licencji do czasopisma, czy jest to zasób open access. Macie Państwo pełen wachlarz możliwości. Tu nie ma żadnych limitów dotyczących właśnie, jak dużo mogę skopiować, jak dużo mogę pobrać. Dopóki jest to aktywność człowieka, dopóki Państwo korzystacie zgodnie z licencją, bardzo proszę spokojnie sobie właśnie pobierać, kopiować, dzielić się ze swoimi studentami, tak przesyłać linka do koleżanki, kolegi z Instytutu. I tak dalej, tutaj nie ma żadnych ograniczeń w tym zakresie, żadnych limitacji, że tylko pięć osób na raz może coś czytać. Tego typu rzeczy u nas w ogóle nie stosujemy Ja powiedziałam, że dopóki jest to aktywność człowieka, tak, czyli absolutnie wszelkie działania robotów no, będą tutaj po prostu blokowały dostęp. To tak tylko troszeczkę na marginesie. Myślę, że dla Państwa ważniejsza jest ta część o tym, że właśnie można i pobrać, i skopiować, zacytować, tak, jeżeli Państwo chcecie użyć jakiejś, nie wiem, wysokiej rozdzielczości grafikę, która jest w tekście, też są, też są procedury na to, żeby uzyskać zgodę autora i taki fragment sobie na przykład u siebie też użyć. Pytanie, które często dostajemy od szczególnie młodszych, młodych naukowców, czy studentów, czy osób, które w ogóle zaczynają jeszcze ze światem nauki. Ja tutaj mam pytanie, dlaczego korzystać z Science Direct zamiast Google, za chwilkę będzie to zamiast, czemu mam korzystać z Science Direct? zamiast zapytać czata GPT, czy jakiekolwiek inne narzędzie AI, które w tej chwili no, w sposób bardzo aktywny działają i też są, myślę, mocno kuszące w takim zakresie, żeby właśnie stamtąd informacje pozyskiwać. Natomiast nadal myślę, że istotą tych treści naukowych jest ich jakość, transparentność nauki i też to co stanowi pewną bazę dla państwa w nauce, czyli sprawdzone dane, sprawdzone treści, którym możemy zaufać. Za jest direct stworzono z myślą o naukowcach, mamy tutaj wyłącznie literaturę recenzowaną naukowo. Nie macie państwo tutaj też zagadki. Co jest w środku tej platformy? Znamy zawartość. Wiemy jakie czasopisma są tutaj dostępne. Jeżeli wyszukujemy, wiemy dokładnie w jakiej bazie, w jakich czasopismach, jakich książek poruszamy się, otwierając po prostu wyszukiwarkę w Science Direkcie. I w tej chwili mamy tutaj. 20% globalnego dorobku naukowego w jednym miejscu. Tyle stanowi w tej chwili dorobek publikacyjny Elseviera i cały dorobek publikacyjny Elseviera Państwa na science.direct.com. Znajdziecie również ten archiwalny, również ten starszy. Najstarsze czasopismo sięga do numeru pierwszego Lanceta. Z 1823 roku, więc tutaj no, przeróżne treści, nie tylko te najnowsze, są posadowione. Dodatkowo, może Państwu też wspomnę, później wyślę Państwu też linka. Mamy taki cały czas trwający, pilotażowy projekt uzupełniania zasobu Science Direct o treści pochodzące od innych wydawców, od naszych partnerów. Znajdziecie Państwo pełen wachlarz czasopism spoza oferty Elseviera. Są to w tej chwili na przykład czasopisma z Taylor Francis, z Wileya, od innych światowych wydawców. W ramach takiego pilotażu sprawdzamy, czy takie rozwiązanie nie przyniosłoby korzyści dla użytkowników, żeby właśnie tę platformę poszerzyć poza ten zakres wydany przez Jazeera*. Dodatkowo użyteczna funkcjonalności to troszkę wracam do tego, co już Państwu powiedziałam, czyli nie tylko dbałość o samą zawartość treściową platformy, ale też dbałość o te sprawy techniczne, o technologie, które Państwa wspiera w wyszukiwaniu, w czytaniu, w byciu na bieżąco, właśnie w takim efektywnym korzystaniu z narzędzi informacji naukowej. Jest to świetna platforma zarówno dla nauki dydaktyki, jak i dla autorów, no bo oczywiście te wszystkie treści, które Państwo czytacie, no ktoś najpierw musi przecież wytworzyć, napisać, zredagować, tak, zrecenzować i tak dalej, więc tutaj jeszcze cały sztab osób odpowiedzialnych za publikowanie. No i tak odpowiadając też na to pytanie z początku, dlaczego Science Direct, a nie Google, dlaczego narzędzia naukowe, a nie chat czy, GPT czy inne narzędzia, w których, no właśnie, są pewne elementy, których my nie znamy. Ten brak zagadek, to znana zawartość i budowanie pewnych dobrych praktyk w karierze naukowej, korzystania z tych źródeł, które są właśnie specjalnie. Dla nauki tworzone z myślą o tym, żeby ta transparentność, ta wiarygodność była no jednym z priorytetów, tak i tutaj na pewno w ten sposób te platformy dla naukowców działają. I oczywiście, myśląc o AI, jak najbardziej mamy też narzędzia dla naukowców, i do tego też Państwa zachęcam, żeby wyjść spoza czata, gdzie mamy ten taki black box, tak? gdzie po prostu no nie wiemy, co jest w środku. Mamy też czasami te odpowiedzi, które no nie są zgodne z prawdą, tak, w jakiś sposób są po prostu fałszywe lub jakby podyktowane tak zwanymi halucynacjami. Mamy też już AI, które działa dla świata naukowego, chociażby nasz skopus AI, który jeszcze chyba przez trzy dni Państwo możecie się testować w ramach trialu dla Polski. Także do tego też zachęcam, żeby przyjrzeć się tym nowościom. I Science Direct Topics, proszę Państwa, też jest takim przykładem, gdzie zastosowaliśmy taką właśnie siłę technologii. Na zapleczu tego procesu mamy AI, mamy machine learning, Mamy machine reading, i tak dalej, więc tutaj ta technologia działa jakby w służbie informacji i takiej szybkiej dostępności do informacji w momencie, kiedy Państwo jej potrzebujecie, i Science Direct Topics mają umożliwić. Użytkownikom poznanie szerszego kontekstu, zrozumienie kluczowych tematów, nieznanych terminów, pojęć naukowych. Mamy tutaj cały zakres treści, które, których celem jest objaśnienie danego zjawiska, danego terminu naukowego w momencie, kiedy Państwo korzystacie z platformy, czyli bez jakiegoś dodatkowego wychodzenia, poszukiwania. Idea jest taka, żeby w łatwy sposób móc dotrzeć do większej szerszej informacji, szerszego kontekstu na jakiś konkretny temat, który w tym momencie Państwu no, po prostu jest otwarty w artykule i chcemy na przykład znaleźć definicję danego pojęcia naukowego, żebyśmy nie musieli wychodzić gdzieś tam daleko, tylko szybciutko, jednym kliknięciem sobie to znaleźć. W tej chwili Topics w Science Directie to jest ponad 363 tysiące stron, ta liczba oczywiście rośnie, zawartość tych stron, ona też jest rozbudowywana, zarówno o te treści, które dobywają na platformie, no bo przecież publikujemy nowe książki, publikujemy nowe czasopisma, ale również jakby te połączenia pomiędzy poszczególnymi... Artykułami, książkami, czasopismami, one cały czas są na bieżąco aktualizowane, po to, żeby właśnie jak najlepiej, jak najbardziej trafnie odpowiadać na te Państwa pytania. I nasze topics w tej chwili są podzielone tematycznie per dyscyplina i w każdej dyscyplinie już w tej chwili Państwo sobie te strony tematyczne znajdziecie. Dla różnych grup użytkowników Science Direct Topics mogą być użyteczne w różny sposób. Przede wszystkim mamy różne grupy, które korzystają w ogóle z platformy. Tutaj są to oczywiście naukowcy, ale mamy też nauczycieli, studentów, doktorantów, mamy bibliotekarzy i w końcu mamy ogromną grupę autorów. Więc co dla tych grup użytkowników? Dla naukowca po prostu. Wygoda pracy z tekstem, który jest interaktywny, który właśnie w łatwy sposób prowadzi od pytania do odpowiedzi bez dodatkowego krążenia e, dookoła, tak? W takich stronach tematycznych naukowiec, po pierwsze znajdzie definicję i pewien szerszy kontekst zbudowany dla pojęcia naukowego, ale po drugie na przykład znajdzie też Related Terms. Znajdzie też więcej informacji, gdzie jeszcze Zgromadziliśmy taką fundamentalną wiedzę na ten temat, gdzie jeszcze można iść, żeby głębiej ten temat sobie opracować, zrozumieć, i też tutaj cały czas będziemy się poruszać w tych sprawdzonych źródłach, w szczególności w cytatach pochodzących z książek, fragmentach rozdziałów książkowych gdzie właśnie mamy tą wiedzę taką już naprawdę fundamentalną, dobrze opracowaną, dobrze potwierdzoną i niezwykle istotną z punktu widzenia nauki. Dla nauczyciela, dla studenta, dla doktoranta to jest bardzo fajna pomoc w momencie kiedy właśnie chcemy wesprzeć osoby, które nie znają tych pojęć jeszcze, tak są nowe w dyscyplinie. Nie wiem, przemieszczają się też pomiędzy dyscyplinami, tak? Muszą w jakiś sposób nauczyć się nowych pojęć, zrozumieć koncepcje naukowe, których wcześniej nie znali, rozwinąć swoją wiedzę na ten temat. Jak najbardziej student sam może dotrzeć do tych treści, ale również widzimy, że nauczyciele akademicy coraz częściej polecają te treści studentom, tak? Czyli przejrzyj sobie ten topik. Poczytaj, co tutaj jest dostępne, poszukaj kolejnych prac, które na ten temat w jakiś sposób są już opracowane i przyjdź do mnie na zajęcia. Tak, wtedy podyskutujemy, porozmawiamy, pójdziemy krok dalej już wspólnie podczas seminarium, podczas ćwiczeń itd. Więc tutaj jak najbardziej jest to też przydatne. Dla bibliotekarza zupełnie od drugiej strony, wiem, że na sali mamy dzisiaj sporą chyba grupę bibliotekarzy, z tego co widziałam, więc dla Państwa no to w szczególności jest taka okazja jakby podbicia tego, tego użytkowania zasobów elektronicznych, które Państwo przecież dostarczacie dla swojej społeczności, tak? Czyli tutaj z jednej strony bibliotekarze chcą zapewnić dostęp do trafnych źródeł, Dbają o to, żeby dla Państwa na platformie Science Direct te czasopisma, te książki e, były dostępne w ramach licencji instytucjonalnych, informują Państwa też o tych e, treściach open accessowych i topics. One budują taki, taki pomost, taki, takie połączenie pomiędzy tymi różnymi zasobami, które Państwo już macie, ale też mogą być pewną wskazówką do zasobów, które na Platformie jeszcze są dla Państwa społeczności niedostępne w ramach licencji, która istnieje w instytucji. Więc tutaj myślę, że to jest taka też ciekawa obserwacja ze strony bibliotekarzy, którzy raz polecają Topics właśnie w tych, w tych sytuacjach, w szczególności wsparcia dydaktyki, ale też obserwują zachowania swoich użytkowników na platformie Science Direct po to, żeby lepiej dostosować tę ofertę zasobów elektronicznych u siebie dla swoich czytelników. No i mamy autorów. Myślę, że dla autorów największy plus jest taki, że ich własny. Artykuł, który został opublikowany na Science Direct, on jest tylko punktem startowym, czyli on przynosi tę treść, którą autor przygotował, ale on pozwala też czytelnikowi na dużo, dużo więcej. I też poprzez to, że linkujemy pomiędzy sobą te teksty, ich widoczność, ich wyszukiwalność tutaj jest bardzo dobra. Ja też Państwu pokażę, że topics są bardzo fajnie pozycjonowane, na przykład w Google. Więc nawet jeśli Państwo studenci no, korzystają z Google, może się tak zdarzyć całkiem często, że oni i tak wylądują na platformie Science Direct, czyli znowu plus dla autorów naszych, którzy po prostu no, będą mieli większy wpływ przez to, jak wiele osób może tutaj trafić poprzez różne linki, różnymi ścieżkami do ich tekstu. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o taką zawartość tego, tej strony tematycznej? Tutaj przykładowo mam screen. Jeśli Państwo ostatnio korzystaliście z Topics, to myślę, że dla osób, które dłuższy czas korzystają z tego narzędzia, widzicie Państwo pewne zmiany, które ostatnio zostały wprowadzone, czyli mamy... Te same treści, ale troszeczkę inna jest struktura. Dodaliśmy takie interaktywne menu po prawej stronie, które pozwala łatwiej nawigować tymi treściami. U góry mamy zawsze definicję oraz źródło, skąd pochodzi ta definicja. Możemy oczywiście kliknąć, pójść do tego źródła, sprawdzić, co jeszcze w tej książce jest opracowane. Możemy sobie to dodać do Mendeleya, możemy sobie założyć, ale to już jest dla Państwa. Decyzji. Dalej mamy właśnie takie interaktywne, krótkie menu, które pozwala nam przeklikiwać się pomiędzy tymi poszczególnymi elementami strony o danym temacie. No i tutaj, oczywiście, to jest takie ułatwienie, które cały czas po tej prawej stronie będziecie Państwo widzieli. I dalej idziemy już, chapters and articles, czyli już dostajemy treść pochodzącą z różnych źródeł. Która w jaki sposób odpowiada na pytanie, czym jest environmental pollution, co się z tym wiąże, tak, co to znaczy, w jakim kontekście w nauce jest to użytkowane. Każdy fragment, który Państwo tutaj znajdziecie, będzie również możliwy do odnalezienia. Tak? czyli znowu możemy kliknąć Read Full Chapter, View PDF albo Explore Book, żeby pójść do tego źródła zobaczyć ten szerszy kontekst, skąd to pochodzi. I tutaj dam Państwu jeden jeszcze komentarz, ponieważ ta oferta książek, jeśli chodzi o Polskę, ona jeszcze nie jest mocno rozbudowana w naszych instytucjach. To różnie wygląda w różnych, w różnych instytucjach naukowych, bo tak jak wspominałam, biblioteki dla Państwa tam, te kolekcje jakby no, zakupują, tak dostosowują do Państwa potrzeb takich też instytucjonalnych, indywidualnych. Mamy trochę książek licencji krajowej. Natomiast ta treść, którą tu Państwo znajdziecie, ona zawsze się wyświetli i ona jest bezpłatna, niezależnie od tego, czy do tej książki mamy dostęp do całości. Tak, może się tak zdarzyć, że Państwo klikniecie to read full chapter i ten full chapter nam się otworzy. A może się tak zdarzyć, że no, zostaniemy na poziomie abstraktu, keywords, informacji o autorach i tak dalej. Więc tutaj to chciałam Państwa też uprzedzić, żebyście mieli, mieli tego świadomość, jak w Polsce mniej więcej ta sytuacja w tej chwili wygląda. Są kraje, które mają pełny dostęp do, do e-booków, podobnie jak do czasopism, przykładowo Litewskie Konsorcjum. Bliski sąsiad, tak, współpracujący z nami, jeśli chodzi o środowisko naukowe. Tam przykładowo e, państwa koledzy, koleżanki, e, osoby pracujące w nauce no, mają dużo szerszy dostęp do, e, do książek w tej chwili. Idąc dalej, mamy jeszcze te dodatkowe elementy, czyli mamy related terms, e, to o czym państwu już tak e, wspominałam, e, powiązane. Topiki, tak? Czyli tutaj będziemy mogli sobie zobaczyć, co jeszcze jest powiązane z tym tematem. Może to nam się przyda do naszych wyszukiwań, może to nam się przyda do tego, żeby kliknąć w któryś z tych tematów i również z nim się zapoznać. Dodatkowo Science Direct będzie Państwu polecał czasopisma, które zajmują się tym konkretnym tematem. Tak? Mamy tutaj cztery tytuły. Może warto tam wejść, może warto sobie zaobserwować takie czasopismo, dostawać powiadomienia o nowych numerach, o nowych artykułach, które oni publikują. I mamy autorów. I tutaj przy tej zakładce z autorami to są autorzy, którzy pochodzą z książek cytowanych na stronie tego konkretnego tematu, tego opracowania i macie Państwo tutaj jeszcze takie dodatkowe informacje, o tych autorach zazwyczaj to będą już no, zaawansowani naukowcy z dłuższym jakby stażem, z większym dorobkiem naukowym. Będziecie Państwo wiedzieli ich H-indeks, będziecie Państwo wiedzieli jakieś podstawowe wskaźniki, które no, coś o tej osobie mogą powiedzieć. Można też kliknąć nazwisko, będziecie Państwo mogli cały dorobek sobie już w bazie Scopus wtedy przejrzeć dla danego konkretnego autora. Wiemy już, co jest w topiku, jak znaleźć taki Science Direct Topics. Kilka jest dróg dotarcia do tego. Przede wszystkim podstawowa kwestia, czyli czytam i w międzyczasie klikam na to, co mnie interesuje, czyli w ramach tekstu, który mam otwarty w Science Direct, czy to jest artykuł, czy to jest książka, klikam sobie w jakieś pojęcie naukowe, które tutaj jest zalinkowane w tekście, w pełnym tekście bezpośrednio. I przechodzę na stronę Topic Page. Bardzo prosta, bardzo prosta strona. Druga opcja, o której wspomniałam, czyli wyszukujemy coś po prostu przez wyszukiwarkę Google i trafiamy do Science Direct, no bo właśnie to pozycjonowanie staramy się, żeby było bardzo dobre, bo też no, znając nawyki, które dzisiaj mają użytkownicy internetu, chcemy dostarczać tej dobrej jakości informacji również tutaj żeby ona była po prostu od razu na jedno kliknięcie widoczna. I trzecia opcja, którą Państwo macie, to jest wyszukiwarka, gdzie po prostu mamy wszystkie Science Direct Topics w jednym miejscu. Można sobie w tym wyszukiwać, można iść per dyscyplina naukowa, a można po prostu coś wpisać, ja też za chwilkę pokażę, jak z tego korzystać. Zerknę tylko, czy Państwo daliście jakieś pytania w międzyczasie. Ale chyba na ten moment nic nie mamy. Dobra, gdyby się coś u Państwa pojawiało, to proszę dawać znać oczywiście na czacie bądź w QA. A w tej chwili ja poproszę o sekundkę, bo chciałabym już rozpocząć pokaz online, więc muszę się przeklikać do Science Directa. OK, i mamy już otwartą platformę Science Direct. Proszę Państwa, platforma myślę, że większość z Państwa zna. Dzisiaj nie będziemy rozmawiać o tym, jak wyszukiwać, tak jak budować strategię, to są tematy, które też Państwo możecie obejrzeć nasze nagrania z poprzednich sesji, bądź obejrzeć sobie tutoriale, które, które my proponujemy, bądź też na pewno w przyszłym, już w przyszłym semestrze tak, będziemy prowadzili nowe szkolenia z tego zakresu. Natomiast dzisiaj skupiamy się na Topic Pages, więc ja e, zrobię wyszukiwanie, od którego sobie wyjdziemy, jako taki punkt startowy, i później pokażę Państwu też tę wyszukiwarkę Topic Pages i chciałabym jeszcze Państwu, tak jak obiecałam, e, o kilku nowościach e, w międzyczasie tak zwanym opowiedzieć. E, I dosłownie jedna podpowiedź odnośnie wyszukiwania przy okazji. Więc wpiszmy sobie tutaj e, jakieś zapytanie. E, Coffee and concrete. Ostatnio właśnie dowiedziałam się zupełnym przypadkiem, że można u, używać fusy kawy do wzmacniania e, właśnie jakiejś konstrukcji. E, tutaj przez inżynierów różne e, ciekawostki można zawsze odkryć. Także to bardzo taki dla mnie był ciekawy temat. Od razu weszłam do Science Direct, sprawdzić czy to prawda. E, no i rzeczywiście, po kliknięciu wstecz, proszę zobaczyć, mamy tutaj wyniki. Ponad 10 tysięcy rezultatów i wyniki, które nam mówią o tym właśnie, że jest jakaś korelacja, jaka ona jest, no to już musimy iść do pełnego tekstu i sobie o tym poczytać, no oczywiście dla osób, które już w tej tematyce no, będą też ten kontekst rozumiały, tak. I teraz, proszę Państwa, właśnie jedna nowość, której Państwo jeszcze nie widzicie, ale myślę, że już zwróciła Państwa uwagę, jak tylko otworzyłam, czyli mamy tutaj Alfę, Generative AI w Science Directe. Proszę Państwa, to jeszcze nie będzie dla Państwa widoczne. To jest na razie test wewnętrzny, więc ja Państwu nie mogę na razie tego pokazać, ale chciałam tylko zaznaczyć, że trwają prace i nasz zespół produktowy no już, już opracowuje taki algorytm Generative AI, który będzie odpowiadał na pytania w oparciu o treści pełnotekstowe z platformy Science Direct. Jak Państwo testowaliście sobie Scopus AI, to jest tam bardzo podobna struktura, czyli właśnie zadaj pytanie, później pojawiają się odpowiedzi pewne pewne summary z tych treści, które można w skopu się znaleźć, natomiast tam obracamy się w treści, które są w skopu się zindeksowane, czyli mamy abstrakt tytuł, mamy słowa kluczowe i mamy pewne dodatkowe metadane, mamy tezaurusy, mamy jakieś języki hasło przedmiotowych i w oparciu o to generujemy trafne odpowiedzi związane właśnie z literaturą naukową. Tutaj idziemy krok dalej, bo te odpowiedzi będą oparte również o zawartość pełnego tekstu, tak? I dlatego to też trochę dłużej trwa dla naszego zespołu, żeby no, te wyniki były dla Państwa jak najbardziej. Trafne, jak najbardziej odpowiadające na pytania w oparciu o literaturę naukową i jeszcze raz, właśnie podkreślę, w pełnym tekście, czyli nie tylko to, co my widzimy, właśnie w bazach abstraktowych, ale już idąc dalej, krok, duży krok dalej, tak, czyli zaglądając do środka, do konkretnej treści artykułów. Także to w przyszłości myślę, że będzie dla Państwa również ciekawe. I obiecałam jedną podpowiedź odnośnie wyszukiwania ja w tej chwili dałam. Takie proste wyszukiwanie zrobiłam, żeby to Coffee and Concrete, żeby to mi się pokazało w artykułach dotyczących, w artykułach o rozdziałach książkowych. Tutaj Państwo po lewej stronie widzicie w filtrach, że Science Direct mi przeczesał pełną bazę w poszukiwaniu tych treści również w książkach. Natomiast to jest dla mnie za dużo wyników na teraz, tak? 10 tysięcy. No, myślę, że nie jest to też aż taki trendując temat, żeby aż tyle publikacji na ten, na ten temat było w Science Direct, więc ja proszę zobaczyć prostą rzecz sobie. Wypnę sobie to moje wyszukiwanie z wyszukiwania pełnotekstowego, tak? Bo ja przed chwilką poprosiłam Science Direct, znajdź mi to yy, gdziekolwiek. Tak? On przeszukał wszystkie pola łącznie z pełnym tekstem. Jeżeli ja sobie przejdę w wyszukiwanie w zakresie tytuł, abstrakt, słowa kluczowe i sobie kliknę Search. To proszę Państwa, dostanę 28 rezultatów i proszę o tym pamiętać, że właśnie pracując z bazą pełnotekstową, jeśli Państwo prosicie wyszukiwarkę o przeczesanie całego, całej zawartości wszystkich pełnych tekstów, to tych wyników będzie bardzo dużo. To jest też plus tej platformy. Tak, tutaj żebyście Państwo mnie dobrze zrozumieli, to jest też plus takiej platformy. Natomiast w momencie, kiedy Państwo szukacie takich tematów, które są szeroko opracowane, czasami warto ten krok, który Państwu pokazałam zrobić, żeby właśnie no, wyjść od jakiegoś, od jakiegoś zawężenia, które no, w tym przypadku będzie po prostu zawierało te słowa kluczowe, które ja użyłam: coffee i concrete. Właśnie już w tytule, w abstrakcie bądź w słowach kluczowych, a nie tylko na przykład wspomniane w którymś tam paragrafie pełnego tekstu. I teraz idźmy już do topików, tak? Czyli ja znalazłam idealny artykuł, który mnie interesuje. Mam tutaj Transforming Spent Coffee Grounds into Available Resource for the Enhancement of Concrete Strength, czyli dokładnie to, co chciałam. Wykorzystujemy fusy kawy, wzmacniamy, tutaj beton i to jest bardzo ciekawe, dostajemy Journal of Cleaner Production, dostajemy w rezultacie pełny tekst tego artykułu. Oczywiście z tymi wszystkimi dodatkowymi funkcjonalnościami, które Państwo pewnie znacie, czyli interaktywny spis treści, jakieś rekomendacje po prawej stronie, tak, wszystkie dodatkowe informacje. I w momencie, kiedy Państwo sobie um, idziecie dalej. No to już na poziomie abstraktu proszę zobaczyć, że pewne linki w tym tekście nam się pojawiają. On, każdy z tych linków jest klikalny, już w poziomie abstraktu. Idąc dalej, przejdziemy sobie do pełnego tekstu i znowu macie Państwo te klikalne linki. Po pierwsze, to będą linki dotyczące bibliografii, czyli co zostało zacytowane. Można to kliknąć, pójść sobie tam, zobaczyć. Odszukać też pełny tekst tego, albo właśnie jakieś pojęcia naukowe, które w tym tekście się pojawiają i które możemy sobie kliknąć. Kliknę sobie na przykład do Circular Economy, żeby Państwu w praktyce pokazać. Jedno kliknięcie, ja przeszłam do Topic, to już jest Science Direct Topic, i tak jak na moim slajdzie Państwo widzieliście: definicja u góry, źródło podane, możliwość alertów czy dodania do Mendeleya. Informacja o tym, jak powstają te nasze topiki. I idąc dalej, już mamy treści z książek, treści z artykułów. Taki po prostu przegląd fragmentów, które na ten temat nam mówią i budują właśnie ten szerszy kontekst, który pozwala nam lepiej zrozumieć to pojęcie naukowe. Ja sobie tutaj przewijam tak, przy każdym mam właśnie możliwość przeczytania pełnego pełnego tekstu dodarcie do PDFa, czy przejrzenia sobie całej książki, jeżeli na przykład ta pozycja environmental, sustainability and economy byłaby dla mnie ciekawa, mogę sobie kliknąć Explore Book i zobaczyć, co tam jeszcze w środku autorzy proponują. I po drugie mam po prawej stronie cały czas ten interaktywny taki spis treści, tak co jest na tej konkretnej stronie. Mogę sobie iść do related terms. Tutaj mam cały zestaw powiązanych tematów. Mogę sobie iść do recommended publications. Tutaj te cztery czasopisma, tak, to też Państwu wspominałam, że to się tutaj pojawia. No i autorzy, tak, ja sobie wrócę do related terms, to też jest fajne pod kątem wyszukiwania, ale na przykład jeśli coś jeszcze Państwa stąd interesuje, można sobie od razu kliknąć i kolejny topik otwieramy, znowu uczymy się e, o tym konkretnym pojęciu e, i tu chciałam Państwu jeszcze zwrócić uwagę, proszę zobaczyć, że nie wszystkie e, nie wszystkie topic pages będą miały identycznie taki sam zakres, tak, to jest jakby ten, który przed chwilką Państwu pokazałam, on miał jeszcze Autorów i rekomendowane publikacje. Tutaj tego nie mamy, co nie oznacza, że za chwilę tego nie będzie, bo tak jak Państwu wspominałam, to jest no, taki proces, który trwa w sposób ciągły. Tak? Te, te strony one są cały czas aktualizowane, rozwijane i te nasze algorytmy, no po prostu te nowe treści będą tutaj dodawały, natomiast proszę się nie zdziwić, to nie jest błąd jakby platformy, tak, to nie jest kwestia technicznego błędu, nie trzeba tego zgłaszać, po prostu może się tak zdarzyć, że jeszcze to nie jest opracowane. Również możecie Państwo napotkać sytuację, gdzie otwieramy artykuł i jeszcze nie ma podlinkowanych w środku tych topic pages, tak, czyli mamy linki do bibliografii, ale te treści nie są jeszcze podlinkowane w zakresie właśnie pojęć naukowych, które możemy przeczytać w artykule. I to wynika najczęściej z tego, że jest to albo artykuł archiwalny, który jeszcze nie został opracowany, albo bardzo nowy artykuł, który jeszcze nie został opracowany, więc znowu no z dużym prawdopodobieństwem te linki w przyszłości w tej treści się pojawią. No i tutaj. Podobna, podobna kwestia te fragmenty z książek. Proszę zobaczyć, czasami to są naprawdę obszerne fragmenty, czasami są to też jakieś treści graficzne, jakieś wykresy, jakieś tabele i tak dalej. Niezależnie od Państwa licencji to, co jest tutaj w tym zakresie, jest dla Państwa dostępne. Dobrze. Mówiłam o Google. Wpisałam sobie tutaj zapytanie i rzeczywiście proszę zobaczyć pierwsze miejsce. Możecie Państwo u siebie też sprawdzić. Oczywiście Google, no pewne algorytmy, które no, powodują, że te wyniki mogą być czasem różne u mnie i u Państwa ze względu na to, co przeglądamy, no bo przecież troszeczkę inaczej te narzędzia działają i w jakiś sposób śledzą naszą aktywność. Natomiast jak najbardziej te treści naukowe tutaj wysoko nam się pozycjonują. I jeszcze z nowości, które też testujemy, też Państwo jeszcze nie macie do tego dostępu, ale proszę zobaczyć, poza tym AI-generated Science Direct Answers, które jest testowane, widzieliście Państwo je pod moimi wynikami doszukiwania, zespół pracuje też nad takimi pytaniami, które będą pojawiały się właśnie tutaj w zakresie tego naszego topic page. Czyli oprócz tego, że dostajemy ten przegląd treści, Budujących nam zrozumienie tego pojęcia naukowego, to nasza Generative AI będzie również odpowiadała przy okazji na takie. Pytania, które no, będą zidentyfikowane jako pytania, które do tego tematu często są zadawane, czy w jakiś sposób powiązane. Więc to też przyszłościowo Państwu pokazuję, ale także, żeby tutaj znać, że to nie jest tak, że Platforma Science Direct się nie zmienia. Ona od lat 90. przeszła mnóstwo aktualizacji i tak naprawdę cały czas na żywo reagujemy na. Na to, co się dzieje, czyli jakie są trendy, jakie są, jakie są nowości, na co pozwala też technologia, a z drugiej strony, właśnie potrzeby, które też Państwo często przecież do nas zgłaszacie. Dobrze, I jeśli chodzi o pokaz, z mojej strony to by było chyba tyle, i teraz bym Państwu chciała drugie pytanie zaproponować, czyli. Udostępnię Państwu i bardzo serdecznie zapraszam do odpowiadania. Jak podobają Ci się Science Direct Topics? Po tej krótkiej prezentacji mamy, mamy trzy odpowiedzi. Super, nie podobają mi się albo nie mam jeszcze opinii, muszę to przetestować, tak? Czyli podejście pragmatyczne do tematu. Jest tam również drugie pytanie. Jak Państwo już odpowiecie na pierwsze, to zachęcam też do. Podzielenia się swoim pomysłem, do czego wykorzystasz w swojej pracy Science Direct Topics. Jeśli Państwo macie już jakieś pomysły, w jaki sposób to może być dla Was przydatne, gdzie to się może przydać, komu, to oczywiście również serdecznie zachęcam. Ja chwileczkę tą ankietę dla Państwa zostawię otwartą, żebyśmy mogli zebrać troszkę więcej informacji. Tutaj widzę już, że no tak, troszkę pół na pół na razie państwo jesteście pomiędzy tym, że super, że będziecie państwo korzystać, a pomiędzy tym podejściem, właśnie pragmatycznym, czyli, to muszę to na własnej skórze mm. <laughs> przetestować, sprawdzić. To, to dla mnie też jest dobra informacja, bo sama jestem taką osobą, że jak widzę coś, co mnie zainteresowało, to później właśnie lubię to sprawdzić, przetestować, poczytać więcej, tak, dowiedzieć się. I, i, I też pomyśleć, jak ja mogę z tego wyciągnąć coś dla siebie, po prostu tak. No bo to przecież o to chodzi, żebyście Państwo w jakiś sposób mogli wesprzeć własne działania, czy działania, nie wiem, swojej społeczności, studentów, naukowców, użytkowników bibliotek i tak dalej. Dobrze, jeszcze pół minutki. Ja w międzyczasie przejrzę sobie czat i QA, czy nam się coś tam e, pojawiło. Dobrze. Bardzo dziękuję Pani Iwonie za pytanie, bo właśnie nie pokazałam Państwu tej naszej wyszukiwarki. Ja od razu na czacie wklejam też link do tej naszej wyszukiwarki Topic Pages. Dobrze, ja zakończę ankietę, zaraz Państwu jeszcze to pokażę. Bardzo dziękuję za aktywność i proszę Państwa, w tej chwili udostępnię wyniki. 43% tak mówi o tym, że super, że się podobają. No, bardzo się cieszę, że nie ma takich osób, które powiedziały nie, w ogóle nie podoba mi się ten pomysł, ale głównie Państwo macie to podejście praktyczne, czyli muszę to przetestować 57% i mam nadzieję, że po dzisiejszej sesji uda się Państwu właśnie dojść do to rekta i sobie to faktycznie posprawdzać. I ja sobie jeszcze tutaj zobaczę te odpowiedzi na Państwa pomysły. Także proszę mi dać sekundkę. Ja sobie zobaczę, co tutaj Państwo w tej ankiecie jeszcze wymyśliliście, jak możemy użyć. Pomoc studentom. Wyjaśnianie nieznanych pojęć zamiast poprzez Google. Super. Definicje do prac dyplomowych i no generalnie, tak? Tutaj taki przegląd troszeczkę też bibliograficzny. Ułatwienie pisania prac studentom. Ja tutaj widzę, że to jest taki główny motyw. Ok. No, chyba ta dydaktyka nam tutaj akurat dzisiaj weszła na pierwszy, na pierwszy plan. Bardzo Państwu dziękuję za te wszystkie odpowiedzi. I już tak, na czacie macie Państwo link bezpośredni do Science Direct Topics. Do tego można też wejść, jak Państwo otwieracie dowolny topic i related terms. To tam jest taki link do kliknięcia View All Topics, i wtedy Państwo trafiacie właśnie na tę stronę, do której Państwo linka wrzuciłam na czacie. To też jest taki najprostszy sposób, żeby zobaczyć sobie po prostu, co już mamy opracowane. I proszę państwa, mamy właśnie wyszukiwarkę prostą tutaj i mamy wskazanie też w jakich dyscyplinach mamy te science Direct topics. Państwo widzicie, że w każdej dyscyplinie są, ale ich jakby liczba tych opracowanych terminów jest różna dla różnych dyscyplin. Przykładowo w agriculture mamy 31 tysięcy. Ponad, jak sobie tutaj wejdziemy, to nadal mogę sama coś wpisać i wyszukać, ale macie Państwo też taką listę A do Z, czyli na przykład mogę sobie iść, nie wiem, do literki F i zobaczyć, co tutaj jest, jeżeli mam w głowie jakieś konkretne pojęcie, sobie to po prostu sprawdzić, ale łatwiej jest, myślę, po prostu coś wpisać, czyli dajmy na to, że będziemy sobie wyszukiwać informacji zawierającej słowo frog i tutaj mamy 13 pasujących Stron tematycznych, i proszę zobaczyć, że mamy tutaj właśnie to wylistowane: wszystkie te rezultaty oraz related topics, też jakieś już Państwo tutaj sobie znajdziecie w oparciu o synonimę. Ja tutaj jeszcze wrócę na chwilkę do tej naszej głównej wyszukiwarki i wpiszę Państwu to samo zapytanie, bo jeszcze Państwu chciałam zwrócić uwagę na jedną. Ważną rzecz, czyli proszę zobaczyć, wyszłam z Agricultural, tam mieliśmy 13 wyników. Weszłam do wszystkich topików, mamy 25 znalezionych takich stron tematycznych i proszę zobaczyć, pojawiły nam się tutaj rzeczy, których tam po prostu nie było. I przy okazji macie Państwo wskazane, z jakiej dyscypliny, w jakim kontekście ta strona tematyczna może nam się pojawić. Tutaj proszę zobaczyć, dla Frog, Wirus numer trzy tutaj mamy, tak, aż pięć różnych kontekstów, jeśli chodzi o dyscypliny, w których to pojęcie funkcjonuje, mamy dostępne, tak, więc stąd spokojnie możecie Państwo sobie również korzystać, czyli albo wchodzimy po prostu z linka sciencedirect.com łamane przez topics, albo chyba tu mieliśmy jeszcze otwarty do topic, to jeszcze Państwu pokażę, tutaj z poziomu related terms jest ten guziczek, view all topics, i stąd, jak Państwo klikniecie, to właśnie do tej wyszukiwarki nas przerzuci. To tak, odpowiadając na pytanie od, od Pani Wiwot. Dobrze, na razie nie widzę pytań, ale gdybyście Państwo coś jeszcze mieli, to proszę dawać znać. Ja w międzyczasie przejdę dalej, czyli. Właśnie pytanie, co dalej testujemy Science Direct Topics, to już w Państwa odpowiedziach jasno też było widać, że Państwo chcecie sobie to potestować, z czego bardzo się cieszę. Dzielimy się informacjami ze studentami, z naszą społecznością, z użytkownikami biblioteki, łącznie z nagraniem. Jeśli Państwo macie ochotę, certyfikat Research Researcher Academy pobrać, jak najbardziej oczywiście jest taka możliwość. Jest na chwilkę Państwu chyba od razu też wkopiuję. Linka, bo wiem, że czasami to jest dla Państwa łatwiejsze, żeby sobie od razu tam wejść i, i z tego skorzystać. Na ten moment podałam Państwu już kod do naszego eventu, a podaję Państwu też link bezpośredni. To tam jest króciutka ankieta i później można ten certyfikat sobie pobrać. Natomiast ja na pewno Państwu lin, te linki wyślę jeszcze mailowo. Tak? Także w ciągu dwóch dni proszę oczekiwać maila: będzie tam nagranie, będzie tam do certyfikatów krótki tutorial, jak ten certyfikat pobrać. I na koniec mam do Państwa jeszcze ostatnie pytanie, bo też jestem ciekawa, jak to u Państwa wygląda z jakby takim znaniem tej oferty, którą Państwo macie u siebie w instytucji, czyli pytanie brzmi, czy znasz zakres treści dostępnych na Science Direct dla Twojej instytucji konkretnie, tak? Czy Bo ja tu Państwu troszeczkę mówiłam o tym, że są pewne zasoby licencjonowane, czyli płatne, tak? Że są pewne zasoby open access i to się różni per instytucja. Jakby w Polsce mamy taki parasolowy projekt, który się nazywa Wirtualna Biblioteka Nauki. I to jest ten dostęp opłacany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. I tam Państwo macie opisany konkretny zakres e, tych źródeł, które są dla Państwa dostępne właśnie w ramach licencji krajowej. Natomiast każda z instytucji naukowych też może e, poszerzyć dla Państwa te kolekcje, tak? czyli dokupić jakiś zakres e-booków, dokupić jakieś czasopisma, których Ministerstwo nie. Sfinansowało i tak dalej. Dlatego Państwu to pytanie też chciałam zadać, żeby się zorientować, jak to mniej więcej u Państwa wygląda. Na razie widzę 50 na 50, czyli 50% z Państwa wie, jaki jest zakres treści dostępnych Science Direct dla Twojej instytucji. I tu takie bym miała podejrzenie, że to ta nasza duża grupa bibliotekarzy, ale mam też sporo odpowiedzi nie. I tutaj dla Państwa w takim razie jeszcze tylko szybciutko jedną rzecz pokażę. Po pierwsze proszę pamiętać, że zawsze ten zakres będziecie Państwo mieli opisany i na stronie Wirtualnej Biblioteki Nauki to można sobie wyszukać w Google, jak Państwo wpiszecie Wirtualna Biblioteka Nauki, tam wejdziecie w licencje krajowe Science Direct, tam będzie pełna lista tytułów. Ale też Państwa strony bibliotek uczelnianych czy instytutowych, tak? Biblioteka zawsze będzie Państwa też tym pierwszym punktem, jakby takiej informacji, co konkretnie instytucja dla Państwa jeszcze dodatkowo dokupiła. A z samego Science Directa też w takim razie Państwu pokażę, jak można to szybciutko sprawdzić. Tu wyniki jeszcze Państwu pokazuję: 47% wie, 53% nie wie. Więc to Państwo w tej chwili powinniście widzieć te nasze e, wyniki. Natomiast ja, już e, szybciutko się jeszcze na chwilkę przeklikam do Science Direct, żeby Państwu pokazać, gdzie to można szybciutko sprawdzić. E, bo jest też taka opcja: e, tutaj, Czubna Sand Books od góry. I jak Państwo w to wejdziecie, to po pierwsze to jest informacja, co w ogóle znajduje się na platformie. Możecie Państwo sobie przeprowadzić tutaj wyszukiwanie. Jest tutaj AZ, ale można sobie też to filtrować poprzez jakieś słowa kluczowe, które Państwo chcecie, czy poprzez tutaj po lewej stronie jeszcze dyscyplinę naukową, co też jest, myślę, fajną opcją dla Państwa. Czyli dajmy na to, nie wiem, chcę zobaczyć material sciences wyłącznie, bo to mnie interesuje. I teraz widzę wszystko, tak, co jest na tej platformie, ale macie Państwo też u dołu taki guziczek subscribed and complimentary. Czyli po kliknięciu w to dostaniecie Państwo ten zakres, który u Was w instytucji jest dostępny. U mnie to będzie to samo, bo pracuję w Aldzewierza, więc mam dostęp do wszystkiego, ale u Państwa to się może w tym momencie po prostu różnić i wtedy ten zakres, cały Państwo widzicie, co konkretnie jest w pełnym tekście dostępne, tak, bo ogólnie pasło po platformie możecie podróżować, otwierać te treści, które są dostępne na poziomie abstraktu tytułu słów kluczowych jak najbardziej, tak, czasami tam jakieś dodatkowe rzeczy mogą się pojawić. Natomiast tutaj właśnie klikając w ten subscribed and complimentary, jeszcze raz to pokażę, tutaj na samym dole macie Państwo informacje o tym, co konkretnie Państwa instytucja ma wykupione. Oczywiście to nie dotyczy open accessu. Open access jest bezpłatny dla każdego. Niezależnie od licencji, te treści Państwo w pełnym dostępie e, możecie sobie otwierać. No, i odsyłam jeszcze raz do strony biblioteki. E, tam macie Państwo zawsze aktualną informację. OK, świetnie, bardzo dziękuję. E, widzę, że nie ma pytań, więc myślę, że będziemy kończyć. Także zachęcam Państwa jeszcze do zajrzenia na Elsevier Online Training Hub. E, Chyba coś na Czerwiec jeszcze tam mamy w planie, to do sprawdzenia. I kanał na YouTubie. W obu miejscach znajdziecie Państwo również nagrania poprzednich webinariów, czy to o Science Direct, czy to o skopu czy o innych naszych narzędziach, ale też takie tematy, które są dla nas istotne i dla Państwa istotne, na przykład jak rankingi jak praca właśnie autora czy recenzenta, czy w jaki sposób publikować treści naukowe, zachęcam do przejrzenia tych dwóch źródeł. I serdecznie Państwu dziękuję za uwagę, za aktywność dzisiaj, za odpowiadanie na pytania. Dla mnie to też było ciekawe, żeby poznać Państwa tutaj opinie w tym temacie i jeszcze raz zachęcam do korzystania z Science Directa do przetestowania. Science Direct Topics i tak jak już mówiłam, e-mail do Państwa będzie przysłany, także materiały poszkoleniowe trafią na Państwa skrzynki pocztowe. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia, do zobaczenia przy okazji kolejnych webinariów.